Greckie słowo morfe oznacza formę albo kształt. Uprawianie filozofii poprzez dramaturgię morficzną jest tym, co Epiktet nazwał wchodzeniem w dialog z wydarzeniami. Dramaturgia morficzna dotyczy rzeczywistości postrzeganej jako zbiór przedmiotów i relacji między nimi. Największą przeszkodą w filozoficznej relacji ze światem przedmiotów jest żądza. Chcemy podbijać świat, zamiast go bezstronnie obserwować, a nawet jeśli nie, to ciągle mamy wobec niego jakieś wymogi. Nie słuchamy Marka Aureliusza, który mówi: nie należy się gniewać na bieg wypadków, nic ich to bowiem nie obchodzi. Nie umiemy, jak chciał rzymski filozof, skromnie przyjmować, spokojnie tracić. Greccy filozofowie zauważyli, że nie wiemy, co przynosi nam szczęście. Epikur mówił, że wystarczą do niego trzy warunki: nie być głodnym, nie być spragnionym, znaleźć ochronę przed żywiołami. Wszystko ponad to, na przykład wykwintne jedzenie, nie jest już zwiększaniem szczęścia, tylko jego urozmaicaniem. A gdy będziemy się uganiać za luksusem, wytworzymy w sobie deficyt. Będziemy żyć wieczną udręką niespełnienia, bo nadmiar nie ma końca. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w USA prawie od 100 lat śledzą losy 1,5 tysiąca ludzi od dzieciństwa do śmierci, żeby sprawdzić, co wpływa na długowieczność i satysfakcję z życia. Nie jest to ani dobry humor, ani uznanie, ani troska o bezpieczeństwo i unikanie stresu. Sprzyjają mu wytrwałość, rozwaga, ciężka praca i zaangażowanie w życie społeczności. Gdyby doszła do tego jeszcze modlitwa, można by pomyśleć, że badania zlecał zakon benedyktynów, którego dewizą są słowa Ora et labora, módl się i pracuj. Wiem jednak, że te wyniki uzyskali bezstronni uczeni. Zanim święty Benedykt wypracował swoją formułę, przesiedział 3 lata w jaskini niedaleko Subiaco, ćwicząc się w wytrwałości i mądrości. Cechy charakteru, które przynoszą ludziom wielkie korzyści, nazywano w starożytności cnotami. Ich trening był podstawą szczęśliwego życia. Leonardo da Vinci, jeden z największych znawców dramaturgii świata morficznego, przez dziesiątki lat obserwował wodę. Była dla niego krwiobiegiem ziemi. Pisał: woda nie posiada nic, lecz wszystko zdobywa. Pożycza cechy krajobrazu, przez który przepływa. Dzięki wytrwałej, zaciekawionej obserwacji dokonał więcej odkryć niż jakikolwiek inny człowiek w historii. Ale zwykła uważność w świecie dramaturgii morficznej to za mało. W głębokim treningu filozoficznym nie chodzi tylko o to, by być świadomie w rzeczywistości, ale by przeniknąć jej logikę i w pełni doświadczyć jej piękna. W tym pomaga specjalny trening uwagi. Przestawienie jej z nawykowego widzenia świata jako zbioru przedmiotów na postrzeganie procesów.